Nauka zmiany osobistej to fascynująca dziedzina, która w ciągu ostatnich kilku dekad ujawnia ogromny potencjał, jaki każdy z nas posiada, aby przekształcić naszą rzeczywistość. W sercu tej transformacji znajduje się przecięcie między neurobiologią a epigenetyką, dwoma dyscyplinami, które uczą nas, że nasze przekonania i emocje odgrywają fundamentalną rolę w tym, jak żyjemy i doświadczamy świata. Dzięki temu zrozumieniu zaczyna pojawiać się nowa perspektywa na życie, a co ważniejsze, na zdolność, jaką mamy, aby formować je zgodnie z naszymi najgłębszymi pragnieniami. Neurobiologia pokazuje nam, że mózg nie jest stałą strukturą, lecz organem w ciągłej zmianie, zdolnym do adaptacji i rekonfiguracji na podstawie doświadczeń, które przeżywamy. Ta plastyczność mózgu ujawnia, że zmieniając nasze myśli i emocje, możemy wpłynąć na sposób, w jaki działa nasz mózg. Każda myśl, którą mamy, generuje szereg reakcji chemicznych, które wpływają na nasz stan emocjonalny, a tym samym na nasze działania. Dlatego jeśli uda nam się pielęgnować pozytywne i konstruktywne myśli, możemy nie tylko poprawić nasze samopoczucie emocjonalne, ale także stworzyć nowe połączenia neuronalne, które wspierają te zmiany. Z drugiej strony epigenetyka jeszcze bardziej poszerza tę wizję, pokazując nam, że nasze geny nie są naszym przeznaczeniem. Wpływy środowiskowe, nawyki, a przede wszystkim nasze przekonania i emocje mogą aktywować lub dezaktywować pewne geny, kształtując nasze zdrowie i nasze życie. Oznacza to, że mamy zdolność wpływania na naszą biologię poprzez nasze świadome wybory. Jeśli ograniczające przekonania więżą nas w negatywnych wzorcach zachowań, dobrą wiadomością jest to, że możemy przeprogramować te przekonania, pozwalając, aby nowe możliwości stały się rzeczywistością. Wyobraź sobie przez chwilę, że jesteś autorem swojej własnej historii. Każda emocja, którą czujesz, każda myśl, którą pielęgnujesz, każde przekonanie, które żywisz, może być pustą stroną w twojej osobistej narracji. Rozumiejąc naukę zmiany osobistej, stajesz się zdolny do przepisania tej historii, tworząc fabułę, która odzwierciedla twoje aspiracje i pragnienia. To jest okazja do uwolnienia się, gdzie zostawiasz za sobą łańcuchy przeszłości i przyjmujesz przyszłość pełną możliwości. Pierwszym krokiem do tej transformacji jest świadomość. Gdy uświadamiamy sobie nasze wzorce myślowe i przekonania, które nas ograniczają, zaczynamy demontować bariery, które uniemożliwiają nam postęp. Wymaga to szczerego spojrzenia na siebie i prawdziwej chęci zmiany. To w tym momencie praktyka świadoma staje się potężnym narzędziem. Zamiast automatycznie reagować na okoliczności życia, możemy wybrać, jak na nie odpowiedzieć, tworząc przestrzeń na nowe doświadczenia i nowe sposoby bycia. Praktyka, która może być niezwykle skuteczna w tym procesie, to medytacja. Medytacja oferuje nam możliwość uciszenia umysłu i połączenia się z naszym wewnętrznym ja. W tym stanie ciszy możemy obserwować nasze myśli i emocje bez osądzania, pozwalając im się rozproszyć. Medytacja nie tylko pomaga zredukować stres i lęk, ale także sprzyja tworzeniu nowych wzorców myślowych. Angażując się wielokrotnie w praktyki medytacyjne, w zasadzie trenujemy nasz mózg do działania na wyższych częstotliwościach, gdzie intuicja i kreatywność mogą swobodnie płynąć. Eksplorując praktykę medytacji głębiej, możemy odkryć specyficzne techniki, które pomagają nam przeprogramować nasz umysł. Na przykład medytacje wykorzystujące wizualizacje mogą być niezwykle potężne. Wizualizując nasze cele i marzenia z klarownością i emocjami, nie tylko tworzymy mentalny obraz naszej pożądanej przyszłości, ale także wysyłamy sygnały do naszego mózgu, które mogą katalizować realne zmiany w naszym życiu. Wizualizacja aktywuje nie tylko nasze emocje, ale także potencjał naszego bytu, tworząc chęć działania i manifestowania tego, czego pragniemy. W tym kontekście
ważne jest także podejście do roli emocji w naszej drodze do transformacji. Emocje są jak paliwo, które napędza nasze myśli i działania. Kiedy udaje nam się pielęgnować pozytywne emocje, takie jak wdzięczność, miłość i radość, tworzymy wewnętrzne środowisko sprzyjające zmianie i manifestacji. Z drugiej strony, emocje negatywne mogą nas uwięzić w cyklach autoodrzucenia i autodestrukcji. Dlatego nauka zarządzania naszymi emocjami jest kluczowa dla zmiany osobistej. Aby przerwać cykle negatywnego myślenia, musimy najpierw zidentyfikować te szkodliwe wzorce. Można to zrobić poprzez codzienne praktyki, takie jak autoobserwacja i refleksja. Stając się obserwatorami naszych własnych myśli, możemy zacząć zauważać, które z nich nas ograniczają. Gdy już je zidentyfikujemy, możemy zastosować praktyczne strategie, takie jak restrukturyzacja poznawcza, aby zakwestionować i zastąpić te myśli innymi, które dają nam siłę. Ta praktyka nie tylko stworzy nowe połączenia neuronowe, ale także pozwoli nam doświadczyć życia w sposób pełniejszy i bardziej satysfakcjonujący. Ponadto kreatywna wizualizacja staje się niezbędnym narzędziem w tym procesie. Wizualizując nasze cele, nie tylko marzymy na jawie, aktywujemy zasadę przyciągania. Ta zasada uczy nas, że poprzez dostosowanie naszej wewnętrznej wibracji do tego, czego pragniemy, możemy przyciągnąć do naszego życia możliwości i doświadczenia, które pomogą nam osiągnąć nasze cele. Wizualizacja nie jest jedynie techniką, to praktyka, która łączy nas z mocą wszechświata i pomaga nam manifestować nasze intencje. Znaczenia intencji nie można lekceważyć. Kiedy ustalamy jasne intencje, kierujemy fokus naszej umysłu i energetyzujemy nasze działania. Intencje są jak kompas, który prowadzi nas w naszej podróży. Pomagają nam pozostać w zgodzie z naszymi celami i podejmować decyzje, które są zgodne z tym, czego naprawdę pragniemy. Intencja jest pierwszym krokiem do świadomego działania, a to właśnie przez działanie zmiana staje się rzeczywistością. Na koniec, gdy mówimy o tworzeniu nowej rzeczywistości, kluczowe jest zrozumienie, że nie dzieje się to z dnia na dzień. Zmiana osobista to proces ciągły, który wymaga zaangażowania i poświęcenia. Niemniej jednak, stosując zasady neurobiologii i epigenetyki w naszym życiu, możemy faktycznie współtworzyć rzeczywistość, której pragniemy. Integracja nowych przekonań i nawyków jest kluczowym krokiem w utrzymaniu sukcesu, którego szukamy. W miarę jak posuwamy się naprzód w tej podróży odkrywania siebie i transformacji, jesteśmy zaproszeni do jeszcze głębszego zbadania mocy medytacji. Praktyka medytacji nie tylko pomaga nam uciszyć zewnętrzny hałas, ale także połączyć się z wewnętrzną mądrością, która w nas tkwi. Gdy uczymy się zanurzać w tę przestrzeń ciszy, zaczynamy uzyskiwać dostęp do podwyższonego stanu świadomości, który pozwala nam dostrzegać poza ograniczeniami naszej codzienności. To właśnie w tej przestrzeni możemy naprawdę zacząć rozumieć, kim jesteśmy i co jesteśmy w stanie osiągnąć. Kiedy kontynuujemy nasze badania, przygotuj się na odkrywanie technik medytacji, które nie tylko reprogramują Twój umysł, ale także ułatwiają głębsze połączenie z Twoim wewnętrznym ja. Medytacja staje się niezbędnym narzędziem, gdy dążymy do życia w zgodzie z naszymi największymi marzeniami i aspiracjami. Ludzki umysł jest potężnym narzędziem, zdolnym kształtować naszą rzeczywistość w sposób, którego często nie rozumiemy w pełni. W sercu tej transformacji znajduje się medytacja, praktyka, która przekracza granice zwykłego myślenia i łączy nas z esencją tego, kim jesteśmy. Moc medytacji to nie tylko kwestia relaksu czy ulgi w stresie. Chodzi o prawdziwą reprogramację systemu nerwowego, okazję do przepisania narracji życia, które prowadzimy. Kiedy siadamy w ciszy i zwracamy się do wewnątrz, zaczynamy eksplorować rozległą i niezbadana terytorium.
Medytacja pozwala nam uzyskać dostęp do podwyższonych stanów świadomości, gdzie umysł się uspokaja, a wewnętrzne ja się ujawnia. W tej świętej przestrzeni ograniczenia narzucone przez negatywne przekonania i wzorce myślenia znikają, pozwalając naszej prawdziwej esencji się ujawnić. Ta praktyka nie jest sposobem na ucieczkę od rzeczywistości, ale raczej sposobem na odkrycie jej w sposób głębszy i autentyczny. Neurobiologia potwierdza to, co wiele tradycji duchowych już wiedziało. Medytacja ma moc zmiany fizycznej struktury naszego mózgu. Badania pokazują, że regularna praktyka medytacji może zwiększyć gęstość substancji szarej w obszarach związanych z pamięcią, empatią i regulacją emocjonalną. Oznacza to, że medytując nie tylko tworzymy moment pokoju, ale także promujemy trwałe zmiany, które mogą głęboko wpłynąć na nasze codzienne życie. Co więcej, medytacja aktywuje zdolność neuroplastyczności mózgu, pozwalając na tworzenie nowych połączeń neuronowych. Kiedy zobowiązujemy się do medytacji, zasadniczo reprogramujemy nasz umysł, aby odzwierciedlał nowe rzeczywistości. W tym procesie uczymy się obserwować nasze myśli i emocje z nowej perspektywy. Zamiast automatycznie na nie reagować, zaczynamy pielęgnować świadomość, która pozwala nam wybierać, jak odpowiedzieć. Ten wybór jest kluczowy, ponieważ to dzięki niemu możemy przekształcić nasze życie. Techniki medytacji są różnorodne i elastyczne, pozwalając każdej osobie znaleźć podejście, które współbrzmi z jej głębszym ja. Medytacje prowadzone, uważność, wizualizacje i mantry to tylko niektóre z narzędzi, które możemy wykorzystać. Ważne jest, aby ustanowić regularną praktykę, zobowiązanie wobec siebie, które prowadzi nas do stanu obecności. Gdy to robimy, zaczynamy dostrzegać, że jesteśmy czymś więcej niż tylko naszymi myślami. Jesteśmy świadomością, która obserwuje te myśli, a ta świadomość jest miejscem, w którym tkwi nasza prawdziwa moc. Podczas medytacji powszechnie pojawiają się opory. Umysł może się zbuntować, wydobywając na światło dzienne obawy, lęki i wątpliwości. Jednak to właśnie w tym momencie praktyka staje się najcenniejsza. Zamiast poddawać się tym rozproszeniom, uczymy się je po prostu obserwować, pozwalać im przechodzić, nie identyfikując się z nimi. Ta umiejętność oderwania się jest jednym z kluczy do osobistej transformacji. Gdy uwalniamy się od naszych ograniczających myśli, zaczynamy otwierać przestrzeń na nowe możliwości. Połączenie z wewnętrznym ja, ułatwione przez medytację, pomaga nam zidentyfikować, czego naprawdę pragniemy w życiu. Często spędzamy lata, dążąc do celów, które nie są prawdziwie nasze, ukształtowane przez zewnętrzne oczekiwania lub odziedziczone wzorce myślenia. Medytacja przywraca nas do naszej istoty, pozwalając, aby odpowiedzi pojawiały się z wnętrza, zamiast pochodziły z zewnątrz. Kiedy łączymy się z tą przestrzenią wewnętrznej mądrości, zaczynamy dostrzegać, że możemy żyć autentycznym życiem, zgodnym z naszymi prawdziwymi pasjami i celami. Praktyka medytacji jest także zaproszeniem do samoakceptacji. W miarę jak stajemy się bardziej świadomi naszych myśli i emocji, uczymy się obejmować siebie w całości, akceptując zarówno nasze światło, jak i nasze cienie. Ta akceptacja jest wyzwalająca, ponieważ pozwala nam dostrzec, że jesteśmy istotami w ciągłej ewolucji. A każde doświadczenie, pozytywne czy negatywne, niesie ze sobą cenną lekcję. Fascynującym aspektem medytacji jest jej zdolność do podnoszenia naszej częstotliwości wibracyjnej. Kiedy wchodzimy w stany podwyższonej świadomości, zaczynamy wibrować na wyższej częstotliwości, synchronizując się z energiami miłości, wdzięczności i obfitości. Ta zmiana wibracyjna nie tylko przekształca naszą percepcję, ale także przyciąga bardziej pozytywne okoliczności do naszego życia.
Prawo przyciągania, często wspomniane, ożywa, gdy pozwalamy sobie wibrować w harmonii z naszymi najgłębszymi pragnieniami. W miarę jak zagłębiamy się w tę praktykę, dostrzegamy, że medytacja nie jest celem samym w sobie, lecz drzwiami do pełniejszego i bardziej znaczącego życia. To ścieżka, która prowadzi nas do zbadania nie tylko naszego wnętrza, ale także relacji, jakie mamy ze światem wokół nas. Dzięki medytacji stajemy się bardziej świadomi, jak nasze działania i myśli wpływają na naszą rzeczywistość. Z czasem ta nowa świadomość odbija się w naszych interakcjach z innymi. Stajemy się bardziej empatyczni, bardziej obecni i bardziej otwarci na to, co mają do zaoferowania ludzie wokół nas. To połączenie z innymi jest rozszerzeniem połączenia, które nawiązujemy z samymi sobą. Kiedy uczymy się patrzeć na siebie z miłością i współczuciem, jesteśmy w stanie dostrzegać to samo w innych. Medytacja zatem nie tylko przekształca naszą indywidualną rzeczywistość, ale także ma potencjał do tworzenia fali pozytywnych zmian w naszych społecznościach. W miarę jak posuwamy się naprzód w naszej drodze do odkrywania siebie, stajemy w obliczu potrzeby przerwania cykli negatywnego myślenia, które mogły nas towarzyszyć przez długi czas. Często te wzorce są tak zakorzenione, że stają się prawie niewidoczne, działając w tle i kształtując naszą percepcję bez naszej świadomości. To tutaj następny krok staje się kluczowy. Medytacja dostarcza nam narzędzi do obserwacji tych wzorców, pozwalając nam zacząć je rozpuszczać. Identyfikacja i rozpuszczenie tych ograniczających cykli myślowych to istotna praktyka dla tych, którzy pragną stworzyć nową rzeczywistość. Dzięki medytacji możemy osiągnąć stan klarowności, który pozwala nam dostrzegać przekonania, które podtrzymują te wzorce. Gdy je rozpoznamy, możemy zacząć je kwestionować i ostatecznie zastępować myślami i przekonaniami, które nas wzmacniają. Połączenie między medytacją a przerwaniem cykli negatywnego myślenia jest głębokie. Gdy stajemy się świadomi naszych wzorców mentalnych, możemy wykorzystać medytację do kultywowania nowych połączeń neuronowych. To aktywny proces, który wymaga intencji i zaangażowania. Medytując z naciskiem na nowe przekonania i nową narrację, zaczynamy tworzyć nową mapę mentalną, która poprowadzi nas ku naszemu prawdziwemu potencjałowi. Dopiero zaczynamy odkrywać, co medytacja może dla nas zrobić. W miarę postępów kluczowe jest eksplorowanie różnych technik, które mogą nam pomóc w przeprogramowaniu umysłu i podniesieniu naszej świadomości. Następny etap tej podróży wiąże się z kreatywną wizualizacją, potężnym narzędziem, które może przyspieszyć manifestację naszych najgłębszych celów. Zbadajmy, jak możemy wykorzystać tę technikę, aby aktywować prawo przyciągania i dostosować naszą wibrację do tego, co chcemy osiągnąć. Transformacja jest w zasięgu ręki, a kreatywna wizualizacja jest kluczem, który może otworzyć te drzwi. W naszej podróży ku osobistej transformacji często napotykamy cykle myślowe, które wydają się mieć własne życie. Te wzorce, zakorzenione w naszych przeszłych doświadczeniach, mogą stać się niewidzialnymi przeszkodami, które uniemożliwiają nam postęp i osiągnięcie naszego prawdziwego potencjału. Jednak zrozumienie struktury i istoty tych cykli pozwala nam je zdemontować i otworzyć drogę do nowej rzeczywistości. Przełamanie cykli negatywnego myślenia jest kluczowym krokiem w każdym procesie zmiany. Neurobiologia pokazuje nam, że nasze myśli nie są jedynie abstrakcjami, mają fizyczny wpływ na nasz mózg. Za każdym razem, gdy myślimy, tworzymy połączenia neuronowe. Jeśli te myśli są przeważnie negatywne, zasadniczo wzmacniamy obwód, który trzyma nas w formie bycia, która już nam nie służy. Zrozumienie tej dynamiki to pierwszy krok do uwolnienia. Kluczem do rozpuszczenia tych ograniczających wzorców jest świadomość. Kiedy stajemy się obserwatorami własnych myśli, zyskujemy zdolność identyfikowania tych, które nam nie pomagają.
Często te myśli manifestują się jako przekonania ograniczające. Takie jak nie jestem wystarczająco dobry lub nigdy mi się nie uda. Te przekonania z kolei generują negatywne emocje, tworząc błędne koło, które się utrwala. Praktyka medytacji to potężne narzędzie, które może pomóc nam przerwać ten cykl. Gdy siądziemy w ciszy i skupimy się na oddechu, zaczynamy spowalniać umysł i obserwować pojawiające się myśli. Ta praktyka może zaoferować nam nową perspektywę i jednocześnie pozwolić nam zdystansować się od identyfikacji z tymi negatywnymi myślami. Zamiast być przez nie zdominowanym, zaczynamy widzieć je jako przemijające chmury, które nie definiują tego, kim jesteśmy. Gdy uda nam się zidentyfikować i obserwować te wzorce, możemy zacząć aktywnie je demontować. Praktyczną strategią jest restrukturyzacja poznawcza, która pozwala nam zastąpić negatywne myśli pozytywnymi i konstruktywnymi afirmacjami. Powtarzając te nowe przekonania, zaczynamy tworzyć nowe połączenia neuronowe, które z czasem stają się naszą nową rzeczywistością. To proces, który wymaga cierpliwości i wytrwałości, ale wyniki są transformujące. Innym skutecznym podejściem jest stosowanie praktyk wdzięczności. Kiedy koncentrujemy się na tym, co jest pozytywne w naszym życiu i wyrażamy wdzięczność za to, zmieniamy naszą wibrację. Ta zmiana nie tylko zmienia naszą perspektywę, ale także zaczyna przeprogramowywać nasz mózg, aby koncentrował się na pozytywnych doświadczeniach, a nie negatywnych. W ten sposób, pielęgnując stan umysłu wdzięczności, zaczynamy przyciągać więcej sytuacji, które są zgodne z tą podwyższoną wibracją. Wizualizacja również odgrywa kluczową rolę w tym procesie przełamywania cykli negatywnego myślenia. Wizualizując nasze cele i dążąc do pozytywnej przyszłości, wysyłamy wyraźne wiadomości do naszego podświadomego umysłu. To nie tylko motywuje nas do działania, ale także pomaga nam utrwalić nowe przekonania w naszym umyśle. Wizualizacja jest formą mentalnego ćwiczenia sukcesu i z czasem ta praktyka staje się integralną częścią naszej rzeczywistości. Dlatego, gdy pracujemy nad rozpuszczeniem ograniczających wzorców myślenia, kluczowe jest utrzymanie jasnej intencji. Intencja ma moc transformującą. Kiedy ustalamy konkretną intencję i karmimy ją uwagą oraz energią, kierujemy naszą uwagę na to, czego naprawdę pragniemy. To dostosowanie między intencją a działaniem tworzy jaśniejszą ścieżkę do sukcesu. Tak więc, zobowiązując się do zmiany, zaczynamy przyciągać odpowiednie możliwości i ludzi na naszą drogę. Gdy zaczynamy przełamywać te cykle negatywnego myślenia i przeprogramowywać nasze umysły, możemy następnie eksplorować nowe możliwości poprzez kreatywną wizualizację. Wizualizacja to nie tylko technika, to potężna praktyka, która pozwala nam manifestować nasze najgłębsze pragnienia i marzenia. Wizualizując nasze cele, nie tylko aktywujemy prawo przyciągania, ale także synchronizujemy naszą wewnętrzną wibrację z tym, co chcemy osiągnąć. Wizualizacja kreatywna jest mostem łączącym nasze obecne istnienie z pożądaną przyszłością. Gdy wyobrażamy sobie nasze cele jako już zrealizowane, wysyłamy wyraźny sygnał do wszechświata, że jesteśmy gotowi przyjąć to, czego pragniemy. Ta praktyka tworzy przestrzeń w nas, aby pożądana rzeczywistość mogła się pojawić. Dzięki wizualizacji możemy doświadczyć uczucia, że już osiągnęliśmy to, czego pragniemy, co z kolei motywuje nas do działania zgodnie z tą nową tożsamością. Tak więc podróż w kierunku przełamywania cykli negatywnego myślenia jest niezbędna nie tylko dla osobistej transformacji, ale także dla manifestacji nowej rzeczywistości. Integrując te praktyki w nasze codzienne życie, możemy stworzyć pozytywny cykl, który popycha nas w stronę naszego prawdziwego potencjału. To jest istota tego, czego uczy Joe Dispenza. Jesteśmy twórcami naszej własnej rzeczywistości, a zmieniając nasz umysł, możemy zmienić nasze życie.
Kiedy kontynuujemy eksplorację głębin naszego istnienia, pamiętamy, że zmiana to wybór. Wybór przełamania cykli negatywnego myślenia to pierwszy krok w kierunku pełniejszego i bardziej wibrującego życia. A gdy coraz bardziej zagłębiamy się w ten proces, wizualizacja kreatywna staje się potężnym narzędziem do manifestacji naszych celów i marzeń. Dlatego zapraszam Cię do dołączenia do mnie w następnej fazie tej podróży, gdzie odkryjemy, jak wizualizacja może być kluczem do odblokowania Twojego prawdziwego potencjału i współtworzenia rzeczywistości, której zawsze pragnąłeś. Wizualizacja kreatywna to jedno z najpotężniejszych narzędzi, które możemy wykorzystać do kształtowania naszej rzeczywistości i manifestacji naszych celów. To proces, który wykracza daleko poza samo wyobrażanie sobie tego, czego pragniemy. Chodzi o aktywację głębokiego połączenia między naszym umysłem a naszym wewnętrznym ja, umożliwiając energii płynącej z naszych intencji, zestrojenie się z tym, co chcemy przyciągnąć do naszego życia. Kiedy mówimy o wizualizacji kreatywnej, odnosimy się do intencjonalnego aktu skupienia i jasności, w którym wizualizujemy nie tylko pożądany rezultat, ale także proces transformacji, który nas do niego doprowadzi. Nauka stojąca za wizualizacją jest fascynująca. Badania w dziedzinie neurobiologii pokazują, że gdy wizualizujemy coś w sposób żywy, nasz mózg nie jest w stanie odróżnić rzeczywistego doświadczenia od wyobrażonego. Oznacza to, że tworząc potężne obrazy mentalne naszych celów, w rzeczywistości aktywujemy te same obwody neuronowe, które byłyby aktywowane, gdybyśmy doświadczali tych momentów w rzeczywistości. Ta aktywacja nie tylko wzmacnia wiarę w to, że jesteśmy w stanie osiągnąć to, czego pragniemy, ale także pomaga nam rozwijać potrzebną pewność siebie do działania w kierunku tych celów. Aby wizualizacja kreatywna była skuteczna, kluczowe jest, abyśmy znajdowali się w pozytywnym stanie emocjonalnym. Nasze emocje działają jak paliwo dla naszych intencji. Gdy jesteśmy emocjonalnie zestrojeni z naszymi celami, nie tylko tworzymy wyraźny obraz mentalny, ale także podnosimy naszą częstotliwość wibracyjną. Ta wyższa wibracja sprawia, że jesteśmy w harmonii z prawem przyciągania, które uczy nas, że podobne przyciąga podobne. Tak więc, wizualizując nasze pragnienia i czując się dobrze w związku z nimi, przyciągamy doświadczenia i możliwości, które współbrzmią z tą nową rzeczywistością, którą tworzymy. Skuteczna praktyka wizualizacji obejmuje kilka prostych, ale potężnych kroków. Po pierwsze, znajdź spokojne miejsce, w którym możesz się skupić. Usiądź lub połóż się wygodnie, zamknij oczy i zacznij oddychać głęboko. Skup się na rozluźnieniu swojego ciała i umysłu, pozwalając, by wszelkie napięcia czy stres się rozpuściły. Gdy Twój umysł się uspokaja, zacznij wizualizować swój cel, jakby już został osiągnięty. Wyobraź sobie każdy szczegół, jak się czujesz, co widzisz wokół siebie, kto jest z Tobą i jakie dźwięki słyszysz. Im bardziej żywa i szczegółowa jest Twoja wizualizacja, tym potężniejsza się staje. Ponadto istotne jest, aby podczas tego procesu pielęgnować uczucie wdzięczności. Wdzięczność jest jedną z najwyższych emocji, jakie możemy doświadczyć i działa jak magnes przyciągający więcej dobrych rzeczy do naszego życia. Wizualizując swój cel, poczuj wdzięczność za to, że już go osiągnąłeś. Ta praktyka nie tylko wzmacnia Twoją wiarę w to, że zasługujesz na to, czego pragniesz, ale także synchronizuje Twoją energię na częstotliwości, która przyciąga to, czego szukasz. Inny ważny aspekt wizualizacji kreatywnej to powtarzalność. Tak jak w przypadku każdej umiejętności, im więcej ćwiczysz, tym bardziej stajesz się biegły. Dlatego uczyń wizualizację regularną częścią swojej codziennej rutyny. Może to być rano po przebudzeniu lub wieczorem przed snem. Poświęć kilka minut każdego dnia, aby połączyć się ze swoimi celami, wzmacniając swoją determinację i wizualizując drogę, która do nich prowadzi.
Ważne jest również, aby pamiętać, że wizualizacja kreatywna nie jest magicznym rozwiązaniem. Choć może być potężnym narzędziem, powinna być wspierana konkretnymi działaniami. Wizualizacja służy jako przewodnik, który pokazuje, co możemy osiągnąć, ale to nasze działania w świecie fizycznym naprawdę doprowadzą nas do tych wyników. Dostosowując swoje działania do swoich wizualizacji, tworzysz pozytywną pętlę sprzężenia zwrotnego, która napędza twój postęp. Praktycznym przykładem wizualizacji kreatywnej można zobaczyć wśród sportowców wyczynowych. Wielu elitarnych sportowców korzysta z tej techniki, aby poprawić swoje wyniki. Wizualizują siebie w rywalizacji, pokonując wyzwania i osiągając swoje cele. Ta praktyka pomaga im przygotować się psychicznie do zawodów, zwiększając ich pewność siebie i redukując lęk. To samo podejście można zastosować w każdej dziedzinie życia, zarówno w sferze zawodowej, osobistej, jak i emocjonalnej. Ponadto wizualizacja kreatywna nie ogranicza się tylko do celów namacalnych. Może być również używana do poprawy stanów emocjonalnych i mentalnych. Jeśli zmagasz się z lękiem lub stresem, możesz wizualizować stan spokoju i harmonii. Robiąc to, trenujesz swój umysł, aby wejść w bardziej zrównoważony stan, tworząc nową wewnętrzną rzeczywistość, która odzwierciedli się w twoim życiu zewnętrznym. W miarę jak zagłębiamy się w moc wizualizacji, ważne jest, aby rozważyć, jak ta praktyka łączy się z intencją. Intencja jest punktem wyjścia do jakiejkolwiek manifestacji. To energia, która kieruje naszą wizualizacją i naszymi działaniami. Kiedy ustalamy jasną intencję i dostosowujemy ją do naszej wizualizacji, tworzymy potężną ścieżkę do realizacji naszych pragnień. Intencja nadaje nam cel i kierunek, podczas gdy wizualizacja pozwala nam zobaczyć, jak ten cel się realizuje. Znaczenie intencji nie może być niedoceniane. Ustalamy jasne intencje, nie tylko wyznaczając cel, ale także nadając naszym działaniom znaczącą energię. Intencja staje się siłą napędową, która motywuje nas do działania, pokonywania przeszkód i pozostawania skupionym na naszych celach, nawet w obliczu trudności. W ten sposób, integrując wizualizację kreatywną z praktyką ustalania intencji, tworzymy potężną synergię, która wzmacnia naszą zdolność do współtworzenia naszej rzeczywistości. To podejście zaprasza nas do przejęcia kontroli nad naszym życiem, stania się architektami naszego losu i manifestowania życia, które naprawdę chcemy żyć. Podsumowując, wizualizacja kreatywna jest potężnym narzędziem, które pozwala nam połączyć nasz umysł z naszymi emocjami i intencjami. Wizualizując nasze cele w sposób żywy i emocjonalny, podnosimy naszą częstotliwość wibracyjną i dostosowujemy naszą energię do prawa przyciągania. Ta praktyka, w połączeniu z ustaleniem jasnych intencji, tworzy dynamiczną drogę do realizacji naszych pragnień. Teraz, gdy patrzymy na znaczenie intencji, jesteśmy zaproszeni do odkrycia, jak możemy ustalać intencje, które nie tylko kierują naszą uwagę, ale także nadają energię naszym działaniom, tworząc nową ścieżkę zgodną z naszymi najgłębszymi celami. Ludzki umysł jest niezwykłym narzędziem, ogromnym polem możliwości, które, gdy jest zrozumiane i używane świadomie, może prowadzić do głębokiej transformacji. Znaczenie intencji jest kluczowym aspektem tego procesu. To przez intencje kierujemy naszym umysłem i nadajemy energię naszym działaniom, tworząc ścieżkę bardziej zgodną z naszymi pragnieniami i celami. Intencja nie jest tylko mglistym pragnieniem. To jasne i potężne oświadczenie tego, co chcemy manifestować w naszym życiu. Kiedy ustalamy jasne intencje, zaczynamy kształtować naszą rzeczywistość w sposób świadomy i zamierzony. Neurobiologia pokazuje nam, że nasze intencje mają kluczowe znaczenie w sposobie, w jaki działają nasze mózgi. Kiedy skupiamy się na konkretnej intencji, aktywujemy obszary mózgu związane z tą intencją.
To oznacza, że nasze myśli i emocje nie są tylko produktami ubocznymi naszych doświadczeń. One są w rzeczywistości podstawą naszych przyszłych doświadczeń. To, co myślimy i czujemy, bezpośrednio wpływa na chemię naszego ciała i nasze zachowanie. W ten sposób, ustalając jasne intencje, nie tylko zmieniamy naszą mentalność, ale także transformujemy naszą biologię. Wyobraź sobie, że chcesz poprawić swoje zdrowie. Ustalenie jasnej intencji, takiej jak jestem zdrowy i pełen życia, to nie tylko mantra, to polecenie, które twój umysł zaczyna realizować. Powtarzając te intencje i łącząc się z nią emocjonalnie, zaczynasz tworzyć nowe synapsy nerwowe, które wzmacniają tę wiarę. To nie tylko wpływa na twoją mentalność, ale także na twoje codzienne wybory, takie jak dieta i aktywność fizyczna. Intencja staje się zatem siłą napędową, która zgrywa twoje działania z twoimi najgłębszymi pragnieniami. Praktyka medytacji jest potężnym narzędziem do wzmacniania intencji. Medytując, tworzysz przestrzeń ciszy i jasności, w której możesz połączyć się ze swoim wewnętrznym ja. Podczas medytacji wizualizuj swoją intencję, jakby już się zrealizowała. Poczuj emocje związane z osiągnięciem tego celu, jakby już była rzeczywistością. Ta praktyka nie tylko wzmacnia twoją intencję, ale także pomaga przeprogramować twój umysł, pozwalając ci połączyć się z wyższymi stanami świadomości. Medytacja przekształca umysł w żyzną glebę dla nowych możliwości, gdzie twoje intencje mogą zakwitnąć. Przełamywanie cykli negatywnego myślenia jest również kluczowe dla dostosowania się do twoich intencji. Często jesteśmy zakładnikami ograniczających wzorców myślenia, które sabotują nasze wysiłki. Praktyka identyfikowania tych wzorców to pierwszy krok do ich rozwiązania. Uznając, że te myśli nie są absolutną prawdą, zyskujesz moc wyboru nowych myśli, które są bardziej zgodne z twoimi intencjami. To jest niezbędne, aby stworzyć nowe połączenia nerwowe, które podtrzymają twoje nowe przekonania. Kreatywna wizualizacja z kolei może być potężnym uzupełnieniem intencji. Wizualizując swoje intencje w sposób żywy i szczegółowy, nie tylko aktywujesz prawo przyciągania, ale także przygotowujesz swój umysł do rozpoznawania i wykorzystywania możliwości, które pojawiają się na twojej drodze. Praktyka wizualizacji tworzy zestrojenie między twoją wewnętrzną wibracją a tym, co chcesz zrealizować. Kiedy wyobrażasz sobie pozytywną przyszłość, twój mózg nie rozróżnia wizualizacji od rzeczywistości. Ta praktyka pomaga stworzyć nową rzeczywistość, w której twoje intencje stają się możliwe i osiągalne. Znaczenie intencji wykracza poza jednostkę. Kiedy jednoczymy się w intencji z innymi ludźmi, tworzymy jeszcze potężniejsze pole energetyczne. Intencja zbiorowa może wzmocnić nasze nadzieje i pragnienia, tworząc sieć wsparcia, która pomaga nam osiągać nasze cele. Wyobraź sobie grupę ludzi zjednoczonych w intencji promowania pokoju, zdrowia lub dobrostanu. Ta zbiorowa energia może katalizować znaczące zmiany w ich życiu i w świecie wokół nich. Jasność intencji podkreśla również znaczenie działania. Intencje bez działania to tylko marzenia. Aby twoje intencje się zrealizowały, musisz zobowiązać się do podjęcia niezbędnych kroków i być otwartym na zmiany, które pojawiają się na twojej drodze. To wymaga odwagi i gotowości do wyjścia ze strefy komfortu, ale nagroda jest niezmierna. Działanie oparte na jasnych intencjach jest jak latarnia, która oświetla drogę do sukcesu. Integrując wszystkie te praktyki, jasne ustalanie intencji, medytację, łamanie negatywnych cykli, kreatywną wizualizację i świadome działanie, zaczynasz współtworzyć swoją rzeczywistość. Stajesz się architektem swojego życia, kształtując je zgodnie z twoimi najgłębszymi pragnieniami. Moc intencji jest mostem między tym, kim jesteś, a tym, kim pragniesz się stać. W miarę postępu w tej podróży odkrywania i transformacji istotne jest, aby pamiętać, że zmiana jest procesem ciągłym.
Każdy dzień oferuje nową okazję do potwierdzenia swoich intencji i przeprogramowania swojego umysłu. Ciągła praktyka i dyscyplina są kluczowe dla utrzymania tej transformacji. A kiedy zobowiążesz się do swojej podróży, nowe drzwi się otworzą, nowe możliwości się pojawią, a twoja rzeczywistość zacznie odzwierciedlać siłę twoich intencji. Teraz, gdy zrozumiałeś znaczenie intencji, jesteś gotowy, aby zrobić następny krok, stworzyć nową rzeczywistość. Narzędzia i praktyki, które poznałeś do tej pory, są fundamentami dla tego nowego życia, które chcesz zrealizować. Masz moc zintegrowania nowych przekonań i nawyków, które będą wspierać twój pożądany sukces. Następny etap to podróż świadomej współtwórczości, w której nie tylko marzysz, ale żyjesz swoją nową rzeczywistością. Przygotuj się na odkrywanie nieograniczonych możliwości, które na ciebie czekają, podczas gdy stajesz się autorem swojej własnej historii. Ludzka umysł to wszechświat w ciągłej transformacji. Pole możliwości, w którym każda myśl, każde emocje i każda wiara mają moc kształtowania naszej rzeczywistości. Kiedy patrzymy na życie, które prowadzimy i na życie, które pragniemy, często spotykamy przepaść między nimi. Ale to, co wielu nie dostrzega, to fakt, że ta przepaść może zostać wypełniona świadomą intencją i celową praktyką. Pod temat tworzenia nowej rzeczywistości jest jednym z fundamentalnych filarów pracy Joe Dispenza, a zrozumienie tej dynamiki to pierwszy krok do głębokiej i trwałej transformacji życia. Aby stworzyć nową rzeczywistość, musimy najpierw uznać, że jesteśmy współtwórcami naszego doświadczenia. Każdy z nas nosi w sobie unikalny zestaw przekonań, które stanowią podstawę, na której budujemy nasze życie. Te przekonania, często nieświadome, są wpływane przez przeszłe doświadczenia, kulturę, w której żyjemy, oraz emocje, które odczuwamy. Dobrą wiadomością jest to, że gdy stajemy się świadomi tej struktury, możemy zacząć przekształcać narrację naszych żyć. To praktyka, która wymaga uwagi, odwagi i głębokiego zaangażowania w transformację. Neurobiologia i epigenetyka oferują nam rewolucyjne zrozumienie tego, jak przekonania kształtują nie tylko naszą percepcję świata, ale także naszą biologię. Synapsy w naszym mózgu tworzą sieci, które są wzmacniane przez powtarzanie myśli i zachowań. Kiedy poświęcasz się kultywowaniu nowych wzorców myślenia, dosłownie przerysowujesz swoją strukturę neuronalną. Za każdym razem, gdy pozwalasz sobie wizualizować swoją nową rzeczywistość, aktywujesz obszary mózgu, które mogły być uśpione, tworząc nowe połączenia, które wspierają ten nowy sposób bycia. Nauka potwierdza, że zmiana jest możliwa, a ta zmiana zaczyna się w umyśle. Integrując praktykę medytacji w swoją rutynę, możesz wzmocnić ten proces transformacji. Medytacja to nie tylko sposób na relaks. To potężna technika dostępu do podwyższonych stanów świadomości. Podczas medytacji oddalasz się od codziennych rozproszeń i łączysz się z istotą swojego bytu. W tym stanie możesz wizualizować życie, które pragniesz, i odczuwać emocje związane z tą nową rzeczywistością. Ta praktyka emocjonalnej imersji jest kluczowa, ponieważ umysł nie potrafi odróżnić tego, co jest rzeczywiste, od tego, co jest intensywnie wyobrażane. Gdy pozwalasz sobie głęboko poczuć emocje swojej nowej rzeczywistości, zaczynasz wysyłać nowy sygnał do swojego ciała i podświadomości. Ważne jest również uznanie i przełamanie negatywnych cykli myślowych, które mogą być zakorzenione w twoim umyśle. Często te wzorce manifestują się jako autokrytyka, wątpliwości i lęki, które utrzymują nas w rzeczywistości, której nie pragniemy. Poprzez autoobserwację i świadomą praktykę możesz nauczyć się identyfikować te ograniczające myśli. Kluczowe jest nie tylko rozpoznanie, kiedy się pojawiają, ale także zrozumienie, że masz moc wyboru, by się z nimi nie identyfikować. Zamiast pozwalać tym myślom rządzić swoimi działaniami, możesz je zastąpić przekonaniami,
które wspierają sukces i spełnienie. Kreatywna wizualizacja to kolejna potężna narzędzie, które można wykorzystać do współtworzenia swojej nowej rzeczywistości. Wizualizując swoje cele z klarownością i intensywnością emocjonalną, aktywujesz prawo przyciągania, które działa jak magnes, przyciągając do Twojego życia wszystko, co jest zgodne z Twoją wibracją. Regularna praktyka wizualizacji swojego sukcesu, dobrobytu i spełnionych marzeń nie tylko wzmacnia nowe połączenia neuronalne, ale także wysyła wyraźny sygnał do wszechświata o Twoich intencjach. Ta praktyka powinna być wykonywana z otwartym umysłem i otwartym sercem, pozwalając energii pragnienia swobodnie płynąć. Intencja jest silnikiem, który napędza tworzenie nowej rzeczywistości. Ustalenie jasnych i konkretnych intencji kieruje koncentrację Twojego umysłu i energetyzuje Twoje działania. Kiedy definiujesz intencje, wysyłasz wiadomość do wszechświata o tym, co pragniesz zamanifestować w swoim życiu. Ta intencja powinna być wspierana przez działanie zgodne. Nie wystarczy tylko pragnąć czegoś, musisz mobilizować się w kierunku tego pragnienia. Integrując intencje w swoje codzienne praktyki, tworzysz jaśniejszą i skuteczniejszą drogę do osiągnięcia swoich celów. Ale jak możemy zintegrować wszystkie te praktyki w nasze codzienne życie? Odpowiedź leży w konsekwencji i dyscyplinie. Tworzenie nowej rzeczywistości to nie pojedyncze wydarzenie, ale ciągły proces. Oznacza to, że aby pielęgnować nowe życie, musisz zobowiązać się do codziennej praktyki. Zarezerwuj czas na medytację, wizualizuj swoją przyszłość, zarejestruj swoje intencje i zastanów się nad swoimi wzorcami myślenia. Każde małe działanie ma znaczenie. Każdy krok, który stawiasz w kierunku tej nowej rzeczywistości, dodaje cegiełkę do fundamentów Twojego nowego życia. Ponadto kluczowe jest otoczenie się środowiskiem, które wspiera Twoją transformację. Ludzie, z którymi się kontaktujesz, informacje, które konsumujesz, a nawet przestrzeń, w której żyjesz, mogą głęboko wpływać na Twój stan mentalny i emocjonalny. Staraj się budować relacje, które dają Ci siłę i inspirują Cię, oraz twórz środowisko, które odzwierciedla życie, którego pragniesz. To nie oznacza, że powinieneś zrywać więzi z osobami, które nie są zgodne z Twoją nową wizją, ale raczej, że powinieneś znaleźć zdrową równowagę, która pozwoli na Twoją ewolucję. Moc tworzenia nowej rzeczywistości leży w Twoich rękach. To zaproszenie do przemyślenia swojego życia i zrobienia pierwszego kroku w kierunku przyszłości, której zawsze pragnąłeś. Stosując nauki Joe Dispenza, odkrywasz, że nie ma ograniczeń w tym, co możesz osiągnąć. Zmiana zaczyna się w tobie, kiedy angażujesz się w reprogramowanie swojego umysłu, ustalanie intencji i pielęgnowanie pozytywnych emocji. Nie tylko zmieniasz swoje życie, ale również wpływasz na rzeczywistość wokół ciebie. Stajesz się agentem zmiany nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich, którzy stają na twojej drodze. Podróż tworzenia nowej rzeczywistości jest jedną z najbardziej ekscytujących, w którą możesz się zaangażować. To droga odkrywania siebie, wzmocnienia i spełnienia. Odkrywając ogromne potencjały swojego umysłu i integrując praktyki, które wspierają Twoją transformację, otwierasz drzwi do życia pełnego obfitości, miłości i sukcesu. Pamiętaj, że jesteś autorem własnej historii i że każdy dzień to nowa okazja do przepisania swojego przeznaczenia. Z odwagą, determinacją i odpowiednimi narzędziami możesz zdecydowanie stworzyć rzeczywistość, o której zawsze marzyłeś. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału do samego końca. Wasze wsparcie jest dla nas bezcenne. Jeśli film Wam się spodobał, podzielcie się nim z innymi. Każde polubienie i komentarz pomagają nam tworzyć kolejne filmy. Subskrybujcie, klikając link w przypiętym komentarzu. Dziękujemy.